my soul. You are in my smile. You are in my home. You are in my mind. You are in my soul. You are in my smile. You are in my home. Hej, hej, bom dia, szczęść Boże. Bom dia, nie, przepraszam, to już jest Boa Tardi, tak? No nagrywamy od Bom Dia do Boa Tardi. Bom Dia mówi się do około 12 i tak żeśmy nagrywali, zaczęliśmy nagrywać, a teraz już przeszło nam do Boa Tardi, bo jest prawie 14. Tak więc staramy się i próbujemy w dalszym ciągu szlifować nasze umiejętności reżysersko-aktorskie, dziennikarskie również, no bo to jest taki film promocyjny. Tak więc jest trochę cicho na naszym kanale od jakiegoś czasu, ale to nie dlatego, że nic nie robimy, tylko dlatego, że zaangażowaliśmy się w nowy projekt. Spotykając się tutaj z ludźmi w Brazylii podczas naszej 5-miesięcznej misji oraz przebywając z księdzem Piotrem na jego parafii, dowiedzieliśmy się, że bardzo dużym problemem na terenie Brazylii, chociaż nie tylko na terenie Brazylii, bo właściwie na całym świecie ten problem występuje, jest aborcja. Jest dużo nieprawdziwych informacji na temat aborcji. Funkcjonuje też takie przekonanie w większości społeczeństwa, że aborcja jest czymś w porządku, bo jest zalegalizowana prawnie, można ją wykonać w szpitalu. Nie mówi się, jak wielka trauma jest to dla kobiety, jak wielki szok przeżywa ona, kiedy jest już pod tym całym zabiegu. Na ten temat możecie przeczytać w internecie, jest mnóstwo świadectw. I chcemy pokazać w formie filmu fabularnego, jak to jest naprawdę. Chcemy troszkę iść pod prąd i chcemy, żeby była pokazana prawda na temat aborcji, czyli że aborcja to jest po prostu zabójstwo własnego dziecka i kobieta, która tego dokona, nigdy, jeżeli się z tym nie zmierzy, nie będzie w stanie potem już żyć tak samo, jak żyła przed. Często mówi się, że aborcja jest sposobem na to, żeby odzyskać swoje życie sprzed ciąży. Okazuje się, że tak wcale nie jest, że aborcja jest sposobem na to, żeby po prostu zrujnować sobie życie i chcemy tym filmem pokazać, jak to jest naprawdę. Mamy już wybranych głównych aktorów. Bardzo mnie to cieszy, że zgodziła się na pierwszoplanową rolę Anna. Anna jest koleżanką mojej żony i ma doświadczenie aktorskie, występowała w pantomimach w swojej wspólnocie. Mamy też obsadzoną bardzo ciężką rolę, nie chcę mówić jaką, ale zgodził się ją odtworzyć wujek Tality, co mnie bardzo cieszy, bo zgodził się praktycznie od razu. I w związku z tym, że aborcja jest dziełem szatana i tutaj do wszystkich ateistów, jeżeli ktoś oskarża Pana Boga o to, że na świecie są wojny, zabójstwa i tak dalej, no to wcale Pan Bóg tego nie stworzył. Pan Bóg stworzył stworzenie, które się zbuntowało przeciwko Niemu i spowodowało te wszystkie rzeczy na świecie, a ludzie po prostu idą za jego namowami. I szukamy tej postaci szatana do naszego filmu. I nie będzie to taka postać, którą myśmy całkowicie wymyślili, to znaczy sposób jej zachowania, sposób jej jakby oddziaływania na Anę, bo ona będzie jakby poddawała się bądź nie temu oddziaływaniu szatana. Nie będzie to postać całkowicie wyimaginowana, bo są materiały, które opisują jego zachowanie w dość szczegółowy sposób, między innymi ćwiczenia duchowe Ignacego Loyoli. I chcemy, żeby ta postać szatana była zgodna z tym, co na przykład święty Ignacy opisuje. Chcemy też się oprzeć na świadectwach takich bardziej aktualnych, na przykład opartych na kazaniach księdza Piotra Glasa, który też dużo mówi o tym, jak zły działa. I co ciekawe, w dniu wczorajszym byliśmy u naszego księdza w odwiedzinach, takich przedświątecznych, i była u niego grupa kleryków. Jeden z nich był dość zainteresowany tą rolą, tak więc jeżeli by kleryk zagrał szatana, no to bylibyśmy zadowoleni, bo myślę, że on jest w stanie zrozumieć jego działanie na ludzką duszę, na ludzkie wybory. I jeżeli by do tego doszło, no to bylibyśmy pozytywnie zaskoczeni. Tak więc zmierzamy coraz bardziej ku temu, żeby doszło do tych zdjęć. Myślę, że za około miesiąc od dzisiaj powinniśmy być już po pierwszych zdjęciach takich właściwych, bo jesteśmy już po zdjęciach próbnych z Aną, lub będziemy zaczynali.
I prosimy Was gorąco o modlitwę, bo nagrywanie filmu to jest skomplikowana sprawa, a my wszyscy jesteśmy amatorami. Ja jestem amatorem, reżyserem, scenarzystą, też napisałem scenariusz, jestem też głównym operatorem kamery. Pomocniczym operatorem będzie moja żona, która trzyma właśnie tą kamerę teraz. Możesz pomachać. You put your hand in front of me. And tak, moja żona właśnie nagrywa z tej kamery, tak więc bardzo dziękuję, że mi pomaga. Pan Bóg mi ją zesłał i dał jej cierpliwość, bo nagrywamy to już chyba 7 czy 8 raz. Tak więc bardzo jej dziękuję. Nagranie filmu wymaga dobrego sprzętu i całe szczęście ten główny sprzęt nagrywający mamy, to jest telefon komórkowy z bardzo dobrymi aparatami. Brakuje nam jeszcze oświetlenia, stabilizatora, mikrofonów i samochodu. I może opowiem pokrótce, stabilizator zamawiałem już 4 miesiące temu. Niestety zamiast stabilizatora dostaliśmy mikrofon za $5, którego używam teraz. Przydał się maskotkę Pikachu, taką do kluszyków i jakiś tam optykę do telefonu, ale takiej niskiej jakości. Tak więc no, wszystko nie warte więcej niż kilkadziesiąt dolarów. A stabilizator za kilkaset dolarów nie przyszedł. Całe szczęście udało się pieniądze odzyskać, bo transakcja była zabezpieczona. Ale stwierdziłem, że nie będę już brał tego stabilizatora. Jeżeli by ktoś nie wiedział, stabilizator, gimbal też tak zwany, to jest urządzenie, które pozwala upłynnić ruch kamery. Jeżeli się idzie na przykład za aktorem, to bez stabilizatora widać takie schodkowanie, jakby takie trzęsienie kamerą. Natomiast gimbal, stabilizator pozwala, żeby to wszystko upłynnić i ruch jest bardziej filmowy. I zamówiłem tylko mikrofon. Mikrofon jest konieczny, dlatego że dźwięku nie da się tak już dostosować, jeżeli jest źle nagrany. Zamówiliśmy mikrofon miesiąc temu, już tutaj z terenu Brazylii, bo tamten gimbal jest z Chin, ale też miesiąc po zamówieniu mikrofonu nie ma. Tak więc no, też wystąpiliśmy o zwrot pieniędzy i zamówiłem jeszcze raz cały zestaw, czyli gimbal, mikrofon, jeszcze kilka dodatków z Chin, przesyłką kurierską, ubezpieczoną, no i mam nadzieję, że dojdzie. Jest też kwestia samochodu. Dzisiaj akurat pogoda jest znośna, ale wczoraj było 30 parę stopni. Chcemy nagrywać w kilku sceneriach. Wymagać to będzie przemieszczania się z jednej scenerii w drugą wraz z całym sprzętem, aktorami i samochód, który mamy obecnie dzięki księdzu Piotrowi, bo to jest jego samochód, jeździ, pozwala nam przedostać się z punktu w punkt. Niestety nie ma klimatyzacji, jest już troszkę starszej daty, a drogi w Brazylii nie są najlepsze. No i po takiej wycieczce 60 km jesteśmy dość zmęczeni, trochę rozdrażnieni. Słońce niestety też się daje we znaki, mimo otwartych okien na full nie ma tej wentylacji odpowiedniej, no i chcielibyśmy, żeby w końcu nasz samochód do nas trafił. Mamy samochód z Brazylii, ale niestety od 15 miesięcy jest unieruchomiony, bo nie potrafią go mechanicy w Brazylii naprawić i to nie jest ich wina. Samochód nie jest stąd, nie ma części na miejscu, ja musiałem wszystkie części sprowadzać z praktycznie 3 zakątków świata. Chociaż nie jest to jakieś tam super wymyślne auto, to jednak ma tą klimatyzację i ma wszystko, czego potrzebujemy. Byłoby dobrze, żeby na czas tych prawidłowych zdjęć do filmu ten samochód już był. Dlatego prosimy Was o modlitwę. Aborcja jest ciężkim tematem. Nie ma, z tego co wiemy, pokazanej jej w taki sposób w postaci filmu fabularnego tutaj w Brazylii. Z tego, co żeśmy się zdążyli zorientować. Dlatego taka forma, myślę, że byłaby dobra. Chcemy, żeby ta forma fabularna filmu trafiła do dziewczyn, do kobiet, które stoją przed dylematem podjęcia aborcji i żeby ewentualnie po obejrzeniu tego filmu mogły się więcej dowiedzieć także z drugiej strony, która nie jest propagowana w mediach, w telewizji, w prasie. Jak wygląda zmaganie kobiety z decyzją, ale także zmaganie kobiety z samą sobą już po dokonaniu tej aborcji. I myślę, że z pomocą Ducha Świętego, mimo tego, że jesteśmy całkowitymi amatorami w tym, co robimy, jesteśmy w stanie to przedstawić dobrze. I po to nagrywamy to wideo dzisiejsze, żeby poprosić Was o modlitwę. Modlitwę przede wszystkim za to,
żeby pokazać prawdę o aborcji. Bo jeżeli będziecie się o to modlić, ja gorąco wierzę, że Pan Jezus tę modlitwę przekieruje na nas. Tak więc pomódlcie się o prawdę na temat aborcji w Polsce, pięknie o prawdę na temat aborcji i o zakazanie wykonywania aborcji walczy organizacja Pro Prawo do Życia. Są też piękne świadectwa kobiet, które tam się na ich kanale wypowiadają, tak więc zapraszam, żeby to wszystko obejrzeć. I tyle. I myślę, że z pomocą Ducha Świętego, z pomocą Waszej modlitwy jesteśmy w stanie zrobić coś dobrego i właśnie o to dzisiaj prosimy. Chciałem też podziękować bardzo panu Waldemarowi Bieniakowi. To jest kompozytor, muzyk, artysta, który przesłał nam swoje bluesowo-rockowe kawałki, które będą wykorzystane jako ścieżka dźwiękowa do tego filmu. Co ciekawe, muzyka jest świetna, wysokiej jakości, muzyka chrześcijańska, muzyka katolicka i nie była publikowana nigdzie wcześniej. Pan Waldemar nagrał to jakiś czas temu i nie opublikował tego nigdzie. I na naszą prośbę o to, czy mógłby jeden z takich utworów udostępnić, zgodził się. Macie tego podgląd w świadectwie Kataryny. Ale potem przesłał nam więcej tych kawałków, tak więc mamy z czego wybierać. Bardzo panu Waldemarowi dziękujemy. Tak więc bardzo prosimy was o to, żeby to udostępniać, żeby się modlić za nas, a Duch Święty poprowadzi nas dalej. Ciao!